Kim jest Bożena Biskupska? No niewątpliwie jestem artystką, która jest owładnięta różnymi procesami twórczymi. Czy jest to malarstwo, a zazwyczaj są to duże cykle obrazów, czy jest to rzeźba, czy są to projekty koncepcyjne w postaci rysunków i w ogóle myślenia o danym nowym projekcie artystycznym. Więc jeśli jestem właśnie w takim stadium twórczym, to jestem artystką. Ale z drugiej strony, to miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli w Sokołowsku, powoduje, że jestem osobą twórczą inaczej. Czyli osobą, która podjęła się kreowania i budowania miejsca kulturalnego dla siebie, ale też przede wszystkim dla innych artystów i dla odbiorców. I tak też właśnie Sokołowsko wydawało mi się w momencie, kiedy tutaj pojawiłam się z Zygmuntem Rytką, takim nadzwyczajnym miejscem długo wyszukiwanym, który stanie się polem przeróżnych działań artystycznych i kulturalnych właśnie dla publiczności. Jak również przede wszystkim da pole realizacji innym artystom. Wyzwoli pewne rzeczy albo zaburzy pewne myślenie, ale efektem będzie działanie artystyczne. Spotkaliśmy się tutaj z kompletną ruiną kompleksu zabytkowego doktora Hermana Bremera, gdzie nie było praktycznie oprócz walących się ścian nic. Było tylko zagrożenie życia i zdrowia, ale też była jakaś przedziwna atmosfera, której nigdy w życiu nie poznałam, nie doznałam, nie spotkałam się z takim miejscem. A jeżeli do tego dołożymy na przykład Kinoteatr Zdrowie, czy ja myślałam, że będziemy posiadaniu kinoteatru z historią Kieślowskiego, Krzysztofa Kieślowskiego, znakomitego naszego nieżyjącego twórcy, reżysera, i że przejmiemy po nim w jakimś sensie schedę, tworząc festiwal Homasza Kieślowski, który w tej chwili już ma 15 lat. To wszystko było właśnie tym porażeniem. Na przestrzeni tych 15 lat mamy za sobą setki realizacji wykonanych przez artystów wielu dziedzin z zakresu muzyki eksperymentalnej, performance, obiektów, w ogóle działań efemerycznych, kina światowego. Wszystko przyjęło to Sokołowsko i te nasze obiekty, które co pewien czas wzbogacają się o kolejny dach, o kolejne przestrzenie wystawiennicze. Bożena Biskupska to artystka, która wymyka się wszelkim definicjom. Jej twórczość jest wielowymiarowa i różnorodna, opiera się też materii czasu, więc może być interpretowana na wiele sposobów. Właśnie tą mnogość i wielostronność jej działań chcieliśmy pokazać w pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ta wystawa to przedsięwzięcie absolutnie wyjątkowe, a to za sprawą młodych artystów, których zaprosiliśmy do tego projektu. Piotr Pawlak wykonał specjalnie na wystawę instalację dźwiękową. Magda Jędra stworzyła choreografię. Stach Szumski ułożył architektoniczną kompozycję stworzoną z cegieł znalezionych w Sokołowsku. Nicolas Grospier zrobił zdjęcia na terenie sanatorium, a Laura Adel i Bartosz Radzikowski stworzyli w sali imersyjnej multimedialną instalację pod tytułem Budowla Możliwa.
Wyjątkowym artystą prezentowanym na wystawie jest zmarły w 2018 Zygmunt Rydka, który był współzałożycielem Fundacji Sztuki Współczesnej Insitu. W pawilonie prezentujemy nieudostępniany wcześniej cykl fotograficzny, będący dokumentacją Sokołowska, a równocześnie też autoportretem artysty. Te wszystkie wymienione realizacje są wynikiem czułej i wrażliwej interpretacji przestrzeni twórczej, którą stworzyła Bożena Biskupska w Sokołowsku. Dzięki wymienionym artystom duch i aura Sokołowska została symbolicznie przeniesiona do pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu. Wystawa w pawilonie Czterech Kopuł jest dla mnie szczególna, bo już sama nazwa artystka i budowla możliwa. Czyli najpierw jestem wyodrębniona, Bożena Biskupska, o, to jest człowiek, artystka pewnie, pod spodem artystka i budowla możliwa. Wystawa w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu jest próbą retrospektywnego spojrzenia na moją twórczość. Praktycznie od lat 80. do dzisiaj.